Stanisław, cieszymy się, że możemy Ciebie w Polsce tutaj gościć podczas naszego festiwalu NNW. NNW to festiwal niepokorni, niezłomni, wykręci, wymiennie stosujemy wolny. Więc jesteś taką osobą, która w sposób wyjątkowy symbolizuje okrucieństwo Rosji, która okupuje Twój kraj. Na festiwalu pokazujemy filmy o osobach, o narodach, które walczą o wolność. Robimy to już w tym roku po raz 15 i podczas festiwalu nie tylko pokazujemy filmy takie jak opisujące Twoją historię, czyli się ta droga, ale również honorujemy bohaterów tych filmów, osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się w walce o wolność. Dlatego chcieliśmy Ci podziękować za Twoją postawę, za Twoją obronę wolności dla Ukrainy, ale też i dla Polski i przez to dla całego świata. I to, że swoją postawą dajesz taki przykład dla nas, dla filmowców, ale też i dla wszystkich, myślę, że świadomie, rozsądnie myślącym, co to znaczy jest wojna, co to znaczy jest wolność, lepiej potrafisz nam przekazać to, jak rozumieć tę wolność i jaką cenę trzeba płacić za obronę tej wolności. To jest statuetka właśnie ta, którą Ci chciałem właśnie wręczyć. Proszę bardzo. To jest nagroda Drzwi do Wolności. To jest takie drzwi, które są tutaj uchylacie, tak? Czyli Ty swoją postawą niewątpliwie uchylasz drzwi do wolności nie tylko dla swojego kraju, dla Ukrainy, ale też dla Polski, dla całego świata i dlatego chcieliśmy Ci bardzo właśnie podziękować za Twoją postawę, za to, że swoimi przeżyciami się dzielisz tym w swojej książce, w filmie Świetlana Droga i życzymy Ci, żebyś jak najszybciej odzyskał wolność, Twój kraj, żeby odzyskał, a to żebyś cały zdrowy wrócił do nas na przyszły festiwal. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj jest swój dyplom i cieszymy się, jesteśmy wyróżnieni, że możemy właśnie tą nagrodę Tobie wręczyć, ale też ta nagroda jest taką symboliczną nagrodą dla Twoich całych, wszystkich kolegów na froncie, którzy walczą, którzy oddają życie każdego dnia i walczą o to wolność właśnie Ukrainy, ale Polski, całej Europy i za to chcieliśmy Wam to podziękować. No, dziękuję bardzo. Dziękuję.